Nintendo. Czas na Satoru, Wai i Watę. Satoru, Wai! Poznajcie Satoru, Wai, Mapetę i Reggiego z Fismapet i Shigeru Mapemoto. Co się dzieje? Rany, to Star Fox. Zaraz coś powie, Dua Barrel Roll. Dua Barrel Roll? Wiedziałem. Rany boskie, jak ten Star Fox Zero jest paskudny. I pomyśleć, że pomaga przy tym Platinum Games. Ale chyba nie za wiele, bo oni pracują przez przy nowym Transformers, nowym Nier i Scalebound. Więc pewno nie mieli czasu za bardzo, żeby pomagać przy Star Foxie. Ale postacie mówią głosami, a nie tylko napisami. Dla Nintendo to jest next gen. Reggie wspomina o tym, że robią parki rozrywki, wchodzą na mobilne platformy i tworzą nową, tajemniczą konsolę. Pewno dlatego nie mają czasu zadbać o grafikę w Star Foxie. Mario Maker. W większości gier edytor poziomów jest dodatkowym narzędziem. Dla Nintendo to odrębna gra. A, dogadali się ze Skylanders i robią figurki z przełącznikiem, które działają zarówno ze Skylandersami, jak i z grami Nintendo jako Amiibo. Obserwujcie, jak ta gra, chodząca też na Wii U, jest nieskończenie ładniejsza od Star Foxa. The Legend of Zelda Triforce Heroes, koopowe na 3DS-ach do 3 graczy. Dla większości wydawców tryb koop to dodatkowy element gry, może ewentualnie DLC. Ale dla Nintendo, koop do Link Between Worlds to ewidentnie oddzielna gra. Gra będzie miała element modowy. Czapki w Zeldzie potwierdzone. Hyrule Warriors Legends, czyli Hyrule Warriors Wii U teraz na 3DS-a. No dobra. Czy Iwata właśnie załatwił Reggiego swoim oddechem? Minigierki oparte o Metroida. Jestem pewien, że tego właśnie pragnęli fani serii. Bo przecież nie nowego pełnego Metroida, nie? Fire Emblem Fates. You are my child now. To się nazywa agresywna adopcja. J-Pop Hardo. Autotune jeszcze bardziej. Czy to czarodziejka z Księżyca? Co to było? Ja nawet nie wiem, jak się ta gra nazywa. Fe? Satoru? Z bananami. Satoru, why? O panie, jak epicko. Xenoblade Chronicles X. Lubimy, jak tytuł naszej gry zaczyna i kończy się na X. Animal Crossing Happy Home Designer. Meblowanie, ustawienie ogródka, simsiki, simsiątka. Jestem pewny, że Japonii będą to kupować jak potłuczeni. Nie wiem czemu. Animal Crossing Amiibo Festival. Planszówka na Wii U używająca Amiibo. Każdy gracz musi mieć swoją figurkę. Kupuj Amiibo. Nabywaj figurki. Pazerna Mendo. Dawaj nam swoje pieniądze. Yoshi's Woolly World. Pani zrobiła włóczkowego Yoshiego i tak powstał pomysł na grę. Tak, podejrzewałem, że w ten sposób Nintendo wymyśla gry. Włóczkowy Ktuluś poleca. Yokai Watch na 3DS-a, czyli Pokemony wciągane do zegarka? No tak, Pokebole nie są tak poręczne jak smartwatche. Mario & Luigi Paper Jam. Podsumuję to krótko. Papierowy Mario Choke. Satoru, why? Mario Tennis Ultra Smash, a w nim wielcy tenisiści po grzybkach. Coś czuję, że w realu komisje antydopingowe by na to nie pozwoliły. Więcej Super Mario Maker i wciskania Amiibo. Oni chyba nie mają co pokazać na tej konferencji. 30 lat Mariana, zastrzyki z nostalgii, Miyamoto na gitarze i koniec. No przecież, ale już? Satoru, why?